po chwilę przerwy i mam ci ja nadzieję, że to chyba Krajcarek znowu. No i zaczynamy kolejny dzionek w naszym nowo odkrytym lasku, na nowo odkrytej polance w lesie, która chyba lasem kiedyś nie była, bo dość rzadka, jak włosy gdzieś tam na nastolatka, jak tu się mówi. No, rodzinka jest z nami, ja też tu jestem. Dzisiaj może trochę wysprzątamy żołnierzowi jego okolice, zobaczymy jeszcze jak to będzie, chyba że nas jakaś burza znajdzie. Złapie, nie znajdzie. No i co? Lecimy z tematem. Trzeba coś znaleźć jeszcze do tych 6 krajcarów, coś by się przydało. Jakieś może jeszcze korony albo coś w tym stylu. Albo mareczki po tym żołnierzu, to by było coś. Dobra, ja się biorę za kopanie. Wam życzę udanego seansu. Do pierwszego. No i wreszcie się udało. Wreszcie się udała znajda. Mamy karabin. A raczej karabińczyk. Proszę bardzo. Jaki piękny karabin. Teraz można iść w góry. Nie spadniemy. Jest pierwsza znajda na dziś. Nieśmieciowa. Karabińczyk. Sławek już chyba z 5 wykopał. A ja mam swoją pierwszą. Jakiś zieleniec. I czymże jest zieleniec? A, zieleniec jest standardem u nas. Jeden krajcar. Jeden krajcar, Austro-Węgry chyba. To już są Austro-Węgry, tak mi się wydaje. No niestety, zjedzone mocno. I standardowo przeżyła tylko jedyneczka i data. Jeden i data nie do odczytania niestety. 1860 bodajże, no to jeszcze chyba nie Austro-Węgry, Austria możliwe. Ale w stanie agonalnym niestety. Ale jest moneta. Zaczyna się worek rozwiązywać. No, chłopaki mają swój dzień. Sreberko wpadło, nie mówię jakie. Zaglądać do nich jak chcecie. Tak, poprzednie też mieli piękne, a ja zamiast monet znajduję zębatki. Piękne. To się musi zazębiać. No to się zazębia właśnie. Wy znajdujecie, a ja nie. Inaczej się nie da tego zazębić, widzę. Tydzień temu ja srebro, ty nie. Także. Wszystko musi pracować. Także widzicie, jak się wszystko zazębia dzisiaj. Stacja pierwsza. Sławek znajduje srebro. Tu, ale to jak chcecie, to wiecie gdzie iść. Zapraszamy. Tak jest, rodzinka w terenie zaprasza. Moneciarka pełna. Młody wrócił, przyniósł szczęście. Dobra. Otwieraj zapasy, co ty sobie myślisz? No ja będę tak siedział, o. Tak, o. No, teraz można siedzieć. No, także robimy zawsze po sreberku, robimy przerwę. Jak się jak nadejdą czasy, kiedy będziemy kopać srebro za srebrem, to przestaniemy robić przerw na tą okazję. Chłopaki już zaczęli zbierać śmieciochy. Ja się jeszcze nie poddaję na wykopkach, bo jeszcze nic nie znalazłem, także mam w końcu chyba złotóweczkę, co? Piękny sygnał, oczywiście złotóweczka. Jeden złotych pyryly. Z roku pańskiego, proszę bardzo, 49. Także pozdrawiam serdecznie, 49 rocznik. No i w końcu coś mi zaczyna wpadać. Nie jest to jakieś cudo, ale jest to monetka, także coś się zaczyna dziać. Jak to mówią, niedaleko pada jabłko od diabola.
i wpada druga monetka, jakaś mocno opurchlała. Ojejku, a z niej to chyba, drodzy widzowie, nie będzie nic. Więc trochę jej zrobimy pociery хорошо, ale wątpię, że coś z niej odczytamy. No niestety, niestety z tego nie będzie nic. Kiedyś to była monetka i tyle mogę o niej powiedzieć. Och, jest w końcu następna. Po chwilę przerwy. I mam ci ja nadzieję, że to chyba krajcarek znowu. Oczywiście, jest. A, sław... Albo nie? Wow, to jest jeszcze coś innego. Sławek, mam srebro. Chyba krajcak znowu, albo nie wiem co to jest. Stary, kopiejki srebrne. Poważnie. Młody dzisiaj o tym gadał, nie? Że co to srebra? Coś ruskie mówiłeś. 1902, patrz jakie, Jezu, ale piękne. No nie, no to jest strzał roku chyba dla mnie. U nas kopiejka, patrz. Ale... No rakieta. Patrz tu. Tego nie grali. Ja byłem święcie przekonany, że to jest krajcar po tym ogle. Ale zobaczyłem dwa łby. Kopiejeczka, no rakieta. Ale piękności, ale piękności, naprawdę. No nie, no u nas jak się trafi kopiejka, to jest święto lasu, o, naprawdę. Bo to są chyba kopiejki, tak, kopiejki jest napisane. No. Copacabana tu jest, pisze. Dziękujemy. Pięknie, 15 kopiejek. 1902 rok. I co? Może? Nie ma. Nie ma, że będziesz sam sobie kopał srebra. Ale piękne, naprawdę, no tego się nie spodziewałem. I też tę kopiejkę, ej. No masz pół marki. Nie musi. Coś pięknego. Coś pięknego. Ale śliczna jest. Dobra, nie ma co tu czyścić jej nawet, bo widać wszystko na niej pięknie. Dobrze, mam swój strzał dnia. Monet dzisiaj dużo nie było, także ta jest ukonorowaniem. Ukoronowaniem. Ukonorowaniem. Konorowanie? Co to może być konorowanie? Różne takie po koronawirusie rzeczy. Pokonorowanie. Tak, dokładnie. To jest ukonorowanie. Piękny strzał. Dziękuję, koń śpi. Proszę bardzo, jaki piękny kwietnik znalazłem. Rośnie drzewko w nim. Kółko od jakiegoś wózka. Nie wiem, czy wózka. Może nie wózka, może od jakiegoś dziecięcego rowerka. Piękne koło. Patrzcie, jakie ogumowanie śliczne. No to jest to, zaraz ląduje w worku młodego. Każdy ziom zbiera las. No, obaczę się z tego harapuctwa. Piękne ogumienie. Zimówki tu są chyba założone. Po kopiejce taka znajda, to nawet taka cieszy. Gorzej jakby człowiek nic nie znalazł, to wtedy wszystko wkurza. A tak, tak jest pięknie. Wylazła od razu, kopłem nawet nie poleciała daleko. Kopiejeczka? Oj, poszła. Nie, kopiejeczka. To jest nasz poczciwy pyryly. Nasz poczciwy pyryly, od razu go przetarmosimy o spodnie, żeby nie czekać długo z odpowiedzią. 5 groszy. 5 groszy te większe. Rok 49. Piękny moniak. Naprawdę, po tej kopiejce to już każda moneta mnie cieszy. Już nie ma, że coś jest słabe. Wszystko jest piękne. Po kopiejce wszystko staje się piękne. Każdemu życzę takich cudów. Teraz wpada takie maleństwo, nie wiem czy mi nawet wyostrzy na to, ale tu się wydaje takie czerwone dookoła, jakby to był jakiś zamierzony kolor.
w środku takie białe, nie wiem czy to nie jakaś ozdóbka jest, jakiś element biżuterii, no ciężko mi powiedzieć, jakby jakiś kwiat, no coś to było, kształtne to jest, tu miało chyba jakiś zaczep, ale niestety jest w takim stanie, że ciężko odkryć, cóż to jest. O, i proszę, jak się fajnie wyłania, że wam pokażę, to raczej jest współcześniak, ale odkryjemy tego razem. Pokaż nosie. Mendo, proszę, mamy go. Ciach! Jest moneciak. Współcześniak czy nie? Ja, 50 groszy. 2005. 5 groszy, nie 50. Ale fajnie, fajnie się wyłaniał z ziemi. Proszę, tutaj był 5 groszy i chyba mamy depozycik, chyba drugi gdzieś tu był, tu jest, mamy drugą monetkę zaraz obok, także współcześniak raczej. A nie, patrzcie, też 5 groszy, ale całkiem inny okres, zajebiście, obok siebie dosłownie leżały. Patrzcie, jaki zbieg okoliczności, nie? Dobre, to było dobre. 5 groszy 20-lecie, piękna monetka, patrzcie proszę. Który? 30 równy? Chyba 30. 1930 rok. Ale zajebiście. Piątka obok piątki. Spotkały się na tym samym szlaku. Po tylu latach. Zajebioza. No, zbliżyliśmy się do okopów niemieckich bodajże. Tutaj trwały walki ciężkie i jest monetka. Jest monetka. Sławek siedzi w okopie. Nie wiem czy go tam widać. A ja tu poza okopem mam jakiegoś aluminioczka. 50 fenolków. Piękna sprawa. Proszę bardzo. Z które? O, te związane mocno z tym miejscem. Z tym gościem, co tu leży prawdopodobnie, bo wątpię, że to był Rusek, chociaż teraz już po tej kopiejce nie wiem, kto tu stacjonował. Ale no daty chyba się nie uda odczytać, bo po tej czwórce, 1940 na pewno, chyba trzeci bodajże. Piękne 50 fenolków, dawno nie było ze swastyką, no ale jest. Także mógł to jakiś żołdak albo zwykły rolnik może zgubić. No i ta skarpa coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Proszę bardzo, była kulka szrapnelówka, a teraz mamy krągłość monetową. Teraz się klapnę, o, ciach z wami. I zaraz ją sprawdzamy. To jest jakiś ślizganiec. Jakiś ślizganiec. Ha, widać jakiś ślizganiec. Patrzcie na tą piękną gębę. Już go tu przetrzemy. Patrzcie. Jest krajcaj. Ale to raczej nie jest jedynka. To raczej jedynka nie jest, dlatego że jest trochę za duża. Pokaż się tu z tyłu. O Jezu, ale on jest ślizgany, jest totalny. O, widać tego orła. Dajcie, przetrzemy go jeszcze trochę, ona i tak jest tak wyślizgana, że naprawdę jej, patrzcie jak pięknie wychodzi. Trzy krajcary, coś pięknego. Ale super znajda. Mam też swoje dzisiaj, Sławek wjedzie prym w krajcarach, ale gonię go. 1800? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Fajnie schodzi to. Patrzcie, aż do miedzi. Kurczę, nie widzę daty. Ona powinna być po dwóch stronach. Jest 1800, a z drugiej strony 0 tylko widzę. Stawiam na równy 1800 rok, ale no sami przyznajcie. Kawał monety, naprawdę. I to kawał ślicznej monety. Szkoda, że one takie naprawdę, one zawsze takie wyślizgane wychodzą. Że tych szczegółów, tych napisów po bokach praktycznie nie ma. No to coś niby jest, ale to jest
nie do odczytania. Ale piękne, piękne na skarpie, nie trzeba było długo czekać. Śliczna moneta. O, cicho, cicho, chyba nie żałuję, że pod tą górkę się wspiąłem. Patrzcie, co tu jest. Jakiś guziorek, jeszcze nie wiem jaki, ale już widzę, że jest piękny. Już widzę, że jest piękny. O kurwa. Wow, ale coś pięknego, naprawdę, jeszcze... Ale czad. Z uchem, ze wszystkim. Co to jest? Aż mi się pod mi po nosie leci. Nic, muszę to wyczyścić jakoś rozsądnie, żeby po tym nie dreć, bo wiem, jak te guziki lubią się niszczyć przy czyszczeniu. Dlatego już mi się można cieszy. Coś fajnego to jest. To jest coś fajnego. Już to czyszczę i zobaczymy, cóż to jest takiego. No powiem wam tak. Ja takiego guzika jeszcze nie widziałem. Naprawdę nie mam z czym go porównywać, bo ani na innych filmikach u innych detektorystów nie widziałem czegoś podobnego, ani ja sam nigdy czegoś takiego nie znalazłem. Jest piękna korona na górze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ma tych bolców ta kamera. Na środku są jakby dwa krzyże i dwa takie kółka, jakaś tarcza. No i jest to piękny guzik na pewno, coś ślicznego, ale cóż to jest? Z tyłu niestety bić żadnych nie ma, ale jest kompletny, calutki i śliczny. Świetna sprawa. Naprawdę, ja wiecie sami, że ja uwielbiam takie dziwne znajdki typu guziki, jakieś okucia, jakieś takie niemonetowe sprawy, dlatego coś takiego mnie bardzo cieszy. Super sprawa, piękny guzik. Naprawdę cieszę się, że wylazłem na tą skarpę. I skąd on się tu wziął, powiedzcie mi. Na takiej nierówności, na takiej górce. Taki śliczny, piękny guzik z koroną. Super rzecz. Kopiejka, a teraz taka piękność. I znowu wpada coś, co cieszy. Patrzcie na to. Taka kupa ziemi niby. A tu tam tararam 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 tam tararam tararam tararam. Jest monetka kolejna. Też wydaje mi się, że to jakiś współcześniak albo PRL w najlepszym wydaniu. No takie dość to kształtne jest. Ojku. A proszę bardzo. 10 fenolków. 10 fenolków w stanie... W pięknym stanie. Naprawdę. No, jak na dyszki. Przetryję trochę. No, patrzcie. Superiancki stan, naprawdę. 1901 bodajże rok. Orełek, jak tam się trzyma? Pokażę się troszkę. No, orełka ledwo co widać, ale... Ale dyszkę widać jak najbardziej. Super! Naprawdę, miszmasz dzisiaj monet jest niesamowity. Przez kopiejki, po krajcary, te fenolki z Adolfowe, fenolki z cesarstwa, cuda nie widy. Naprawdę, dzisiaj jest zajebiście. Podoba mi się. No i ten guziczek przed chwilką, co wpadł. A guzik był dosłownie tu obok. Tu gdziesik. Tam, gdzie światło świeci. Także jest kolejna monetka, jest piękne 10 fenoli z cesarstwa. Ja już widziałem jednym okiem. Znowu piękna monetka. Proszę, zobaczcie. Jeszcze lepsza jak tamta. O Jezu, jaki stan, naprawdę, no tego jeszcze nie było. Jeju, ten lasek jest cudowny, naprawdę. Widać, że to jest... Nie, ale piękna, coś pięknego. Patrzcie na to. 5 groszy, 20-lecie międzywojenne, jaka patynka. Nie wiem, czy w takim stanie znalazłem. Tak delikatnie tylko tą ziemię się pozbędę. I patrzcie. Patrzcie na to. Jest czad, naprawdę coś pięknego. Ten lasek zaskakuje. Teraz to, co wyhaczył w ogóle Sławuś, to szczena też mi opadła. Musicie do niego zajrzeć, naprawdę, bo medal właśnie wyciągnął. Medal, nie będę opowiadał jaki, ale piękny. Ale powiem wam,
Te monetki zawsze cieszą. Medale, nie medale, jak wpada międzywojnie, to jest pięknie. I to jeszcze w tak cudownym stanie. Śliczna moneta. I zaś mi się udało w najgorszym miejscu odnaleźć coś. Proszę bardzo, korzeni pełno, kamieni jeszcze więcej. I weź sobie tu kop. Także ja próbuję z wami, tak jak w tej rzece ostatnio. Ojej, coś się tu poluźniło. Cichaj. No, zaraz się. O, no i patrzcie. To jest po prostu. To są nasze cudowne góry. Tak się pięknie u nas kopie. Jak nie kamienie, to korzenioza. Jak nie korzenioza, to kamienie. Ale przynajmniej wykopane to coś jest. Także pokaż się. Jest coś. To coś. Co? Nie to. To. Moneta. Nie moneta. Czemu on zaś piszczy? A tu jest! Patrzcie, moneta. Moneta. Krajcarek. Taki wielki lapsior jak krajcarek. No fajnie, na żywca się udało monetkę. Mam nadzieję, że monetkę. Chyba, że medal, jak ktoś, nie powiem kto, tu ze mną łazi i mi moje skarby wykopuje. Jest, krajcarek. 15 albo 20 krajcarów. Ja już nie pamiętam ich za bardzo. 15. Proszę bardzo. One jeszcze nigdy nie wyszły w ładnym stanie, niestety. Nie ma co na nich pokazywać, nie ma co się nad nimi rozczulać. Trafiałem się, ale niestety chyba nie dla mnie w ładnym stanie są takie krajcarki. Chociaż ten nie jest zły. Trafiały się gorsze, tu nawet jakieś napisy widać. 15 krajcarków, coś łazi po mnie. No, gęby nie widać, zamazana, zardzewiała, ale jest. Austria u nas, no zdarza się, nie często, ale się zdarzają takie monety. No, to kończymy tę nierówną walkę, albo i równą. Dzisiaj było przefajnie, naprawdę podobał mi się wypad, był taki miszmasz monet i wszystkiego, że naprawdę radość to sprawia dużą. Przy okazji zaliczyliśmy parę challenge'y. No i cóż, przechodzimy do podsumowania. Pokażmy, co tam w trawie piszczy. A więc w trawie piszczą te najgorsze znajdki, czyli znaczy najgorsze, no najgorsze z jakichś znajdek. Karabinczyk, kuleczka od szrapnera albo muszkietówka, piękna łuska z Mosina, z monetek zaczynamy od harapuci, czyli jeden krajcar, który jest totalnie zjedzony. To prawdopodobnie jest to samo, też wydaje mi się, że to jest jeden krajcar. PRL-ki dwa się trafiły, współczesna monetka się trafiła, nawet fenolki, co u nas z cesarstwa nie jest częste, w naszych górach się trafiły i fenolek ze swastyką, tutaj jakiś harapuć, nie wiadomo co to jest. Z tych lepszych rzeczy, no to na pewno krajcary, czyli 15 krajcarów w stanie agonalnym i 3 krajcary w stanie dużo lepszym. Cudowne, po prostu przepiękne 5 groszy z dwudziestolecia międzywojennego, to zielone, to jest po prostu, ja nie trafiłem jeszcze w takim stanie, coś pięknego naprawdę, i 2 się trafiły dzisiaj. Do tego chyba na drugim miejscu, choć jeszcze nie wiem, bo naprawdę podoba mi się bardzo ten guziczek z jakąś koroną, z jakimś herbem w środku, no śliczna sprawa, śliczna. No i chyba znajdką dnia nie może być nic innego jak 15 srebrnych kopiejek. No u nas po prostu kopiejkę znaleźć to jest naprawdę jak ślepej kurze ziarko. Dlatego dzisiaj pierwsze miejsce zdobywa te oto 15 kopiejek z 1902 roku. Srebrne, piękne kopiejeczki. Tak to się prezentuje wszystko razem. Mało tego nie było, przyznacie, jak na drugi raz na tej samej miejscówce to było nawet pięknie. Także ja się żegnam z wami. Zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarze, bardzo miło się czyta, lubię odpisywać wam na komentarze, suby jeśli się podobało i chcecie zostać na dłużej.
No i łapki w bok, w górę, w dół. Jak tam się podobało, wedle uznania. Trzymajcie się, hej.